Radmagedon już po raz kolejny zabita do Ełku. Tak, oczywiście to już jest kolejny nasz raz w Ełku, ponieważ wiadomo, Ełk tu wraca, więc my też z naszym Radmagedonem wracamy do Ełku z miłą chęcią. Czego tym razem mogą spodziewać się uczestnicy? Na pewno będzie tak samo jak w poprzednich edycjach, będzie dużo wody, będą kajaki, będzie dużo zabawy i dużo emocji przeszkodowych. Na kiedy są zaplanowane zmagania? 1-3 maja, w pierwszy dzień mamy bieg rekrut, czyli to jest 6 km, w drugi dzień mamy bieg classic i intro, czyli to są 3,6 km i ostatni dzień, czyli 3 maja, będzie bieg hardcore, to jest najdłuższy nasz bieg, czyli 21 km. Macie już stałych bywalców z Ełku? Ależ oczywiście. Tutaj uczestnicy z Ełku naprawdę to jest gro naszych uczestników, jeśli chodzi o Ełczan, więc serdecznie ich zapraszamy również tym razem. A takie spotkania treningowe często się odbywają przed zawodami? Wie pani co, tak co 2 tygodnie, mniej więcej na 3-4 miesiące przed samym eventem. Jutro mamy też trening, więc tutaj właśnie chłopaki budują nam przeszkody, więc tak. A w jakim wieku uczestnicy są? W każdym tak naprawdę. Mamy serię dla dzieciaków, więc to jest od 4 do 11 lat. Później mamy serię junior, czy to już jest dla nastolatków. To są osoby w wieku 12 do 15 lat. A później w naszych normalnych biegach, czyli od intro i rekruta, mogą już zaczynać osoby od 16 roku życia. Mamy naprawdę też zawodników, którzy mają po 60 i też biegają i się cieszą na naszych trasach. To jeszcze proszę powiedzieć, jak wygląda klasyfikacja zawodników? W naszym biegu jest tak, że mamy serię open i serię elite. Seria open to jest taka seria, w której biegną wszyscy zawodnicy, którzy po prostu biegną tak, żeby się bawić, żeby sobie pomagać na trasie, żeby wspólnie przeżyć ten bieg, a w serii elite biegną osoby, które się ścigają. Oni wtedy mają trochę inne zasady, ponieważ muszą pokonać każdą przeszkodę samodzielnie, nie mogą sobie po prostu pomagać i wtedy w tej serii trzy osoby, które są pierwsze, to po prostu stają na podium. I taka jest seria i kobieca, i dla mężczyzn. Co ma największe znaczenie w tej rywalizacji? Prędkość, czy tak jak sugeruje hasło wydarzenia, siła i charakter? Raczej siła i charakter, bo oprócz tego, że zawodnicy muszą biec, jednak jest ten dystans do pokonania, to jednak muszą pokonać te przeszkody, tak? Przeszkody są kluczem w naszym zawodach, tak? To jest nasze serce tak naprawdę Ramagedonu, więc jeżeli oni nie są w stanie pokonać przeszkód, to niestety nie będą w stanie wygrać, więc kluczem jest to, żeby mieli siłę i charakter, żeby przeskakiwać przez te wszystkie przeszkody. Czy chętni do udziału w zawodach muszą przestrzegać terminów, jeśli chodzi o zgłaszanie się? Tak, jeśli chodzi o zgłaszanie się internetowe, to można to zrobić na dzień przed otwarciem biura zawodów, czyli u nas to będzie akurat do 29 kwietnia, ale oczywiście można przyjść i na miejscu w biurze zawodów też się zapisać. Koszt wtedy biegu jest o 50 zł droższy, więc zachęcamy, żeby ludzie się jednak zapisywali wcześniej internetowo. To jest dosłownie kilka kroków i jest się już zapisanym, Dla uczestników zawody są dużym wyzwaniem, natomiast dla kibiców dużym frajdą, widowiskiem. Tak. Mimo tego, że są dużym wyzwaniem, to jednak jest to taki element zabawy, tak? Bo tak to u nas jest, że zawodnicy, którzy startują na starcie, oni często się nie znają. To są obce dla siebie osoby. Później na trasie takie przyjaźnie się zawiązują, że oni przybiegają nas na metę i na przykład mówią sobie dzięki. Na przykład biegli z tą, nie znają tej osoby, a biegli z tą osobą 12 ostatnich kilometrów i sobie dziękują i już są po prostu taką małą społecznością. I po prostu kibice, którzy to wszystko obserwują, no to też jest gro osób, które później wraca po prostu do nas i też chcą wziąć udział w naszym biegu, bo jednak jest to po prostu wszystko owiane taką otoczką fanu, zadowolenia, tak, i takiej samosatysfakcji z siebie. Sama plaża zamieni się na czas zawodów w miasteczko. Tak, tam będzie stało biuro zawodów, tu będzie start, który będzie wybiegał do jeziora, za nami na tamtym placu będą kicy, ale tu głównie będzie miasteczko, będzie start, meta, będzie strefa gastronomiczna, biuro zawodów i tu będzie się całe życie, tak powiem, działo miasteczkowe. A jest jakiś punkt szczególnie atrakcyjny dla kibiców? Myślę, że to miasteczko, bo na miasteczku staramy się zawsze ustawiać jak najwięcej takich widowiskowych przeszkód. No bo wiadomo, że nasza trasa na przykład ma 12 km, no to nie wszyscy kibice są w stanie objechać całą trasę i zobaczyć swoich, że tak powiem, osoby, które kibicują na całej trasie, więc na miasteczku staramy się dać te najbardziej fenomenalne, widowiskowe przeszkody, żeby wiadomo, kibice mogli zobaczyć zmagania naszych zawodników na takich najfajniejszych przeszkodach.